Robert, i o to mi chodziło z tą demokracją. Jak będzie głupi naród, to bat sam na siebie ukręci. Robert, ale jeśli ten naród bat na siebie ukręci, to nie ma pretensji do rządu. To, o to mi chodzi. Jeśli naród tak sobie sprawił i chce tych restrykcji, to ten naród szwajcarski, w odróżnieniu od nas, nie powie: o Jezu, co ten rząd nam to znowu wymyślił. Nic nie wymyślił, sami żeście chcieli, to macie. Na tym polega demokracja bezpośrednia. Właśnie na tym, że to naród decyduje o tym, czy założyć im kajdany, czy założyć im te całe szmatławce, oni o tym zadecydują. Jeśli tak zadecydowali, to tak będą mieli. Piękne to jest rozwiązanie, bo sami chcieli. Ja mam jednak jeden wielki z tym problem. I tutaj usiłowałem na SMS-ach rozmawiać z panem profesorem Matyją, a problem mój polega na tym, że czy była prawidłowo prowadzona akcja edukacyjna Szwajcarów w ich mediach. Bo jeśli tej akcji edukacyjnej nie było, to nie dziwcie się, że tak zareagowali. I dlatego dałem wam przykład z tą panią z Sosnowca, która po wysłuchaniu tego, co ja powiedziałem odnośnie maseczek, ona tą maseczkę zdjęła. Dwie było ich, nie? Na sali całej. Tam było masa ludzi. I ona zdjęła. Dlaczego? Bo rozum zadziałał. Dlaczego? Bo dowiedziała się czegoś, dowiedziała się pewnych faktów, przetworzyła to sama i zdjęła. I to jest właśnie to, co ja mówię, że Polacy nie są durni. Zawsze będzie tam część głupich. To zawsze tak będzie. Ale jeśli milionom Polaków w telewizji polskiej, bo od tego trzeba było zacząć, w telewizji polskiej i we wsparciem mediów, bo tu chodzi o widzialność, drodzy moi. Tu nie chodzi o to, kim to medium jest, tylko chodzi o widzialność. Jeżeli widzialność medium takiego, jak to medium Kościoła, widzialność telewizji tam polskiej, naszej, niby naszej, jest taka, to ta wiadomość, ta informacja dotarłaby do milionów Polaków, a potem niech podejmą decyzję. Pytanie moje brzmi tak. Czy tak było w Szwajcarii? Czy nadal Szwajcarzy, omamieni ich własną propagandą, poszli do urny bez wiedzy przedstawionej im na różnych poziomach? Bo jeśli tego nie było, to co się dziwić? 65% narodu szwajcarskiego jest wyszczepionych i było referendum, to co? To 65% powie: nie, nie, my nie chcemy restrykcji, jak jesteśmy tacy głupi. Nie? Ale tak jak powiedziałem, sprawa nie dotyczy tylko samych restrykcji. Tam jest jeszcze drugie dno. Ale muszę to dopiero sprawdzić z profesorem Mateją i wtedy dopiero będę mówił. Kto ma media, ten master w rękach, pisze Janusz, to pięta achillesowa demokracji bezpośredniej. Teoretycznie rzecz biorąc, i tak to powinno być, że media powinny też być pod nadzorem narodu. Jeżeli w Szwajcarii do tego nie dochodzi, no to się sprzedali. Jak tam jest naprawdę, to tego za bardzo nikt nie wie, bo nikt nam tego nie powie. Czesław, Polską zarządza ktoś z zewnątrz, wypowiedź Morawieckiego. Mówię o tym już od chyba 3 lat, że właśnie Mateusz Morawiecki publicznie powiedział, że polski rząd jest uzależniony od obcych korporacji. To powinno zatrzymać wszystko w Polsce i rząd do wymiany, ale wszyscy za chwilę głosowali jako szaleli na nich.